To moja kamera, nie tutaj pędzę. Wiadomo. Będę próbował. Dokładnie. Servus Ferreira. Jesteśmy w tym momencie w Special Brauerei, jako że przez ostatni dosłownie tydzień, bo przyjechaliśmy tutaj w poniedziałek, ja byłem w Bambergu, Marcin pojechał do Norymbergi, załatwię jeszcze inne rzeczy, o których pewnie będzie więcej na stronie, czy fanpage, czy cokolwiek, jakiejkolwiek komunikacji związanej z Browary Fortuna chyba to akurat, tak? Tak, tak, Fortuny. Marcina, jeżeli nie kojarzycie, a to by było dziwne, Marcin Ostajewski, Browar Fortuna, browar w Grodzisku, jak zresztą widać koszulka. Tak, tak, tak. Browaru Grodziskiego, piwa Grodziskiego. Zresztą właśnie zostawiliśmy piwo Grodziskie oraz pokal. Pokal? To jest szkło? Pokal? Jak to nazwać? A, no, chyba pokal, nie? Mam kielich Grodziski. Kielich, o, kielich, jeszcze ładniejki. Kielich Grodziski. Młodemu Rittmajerowi, który jak się okazuje pracuje nie u ojca w browarze, tylko pracuje w browarze Special. Special. Ja z angielskiego i z niemieckiego od razu to się bierze. Jeszcze po polsku. Jest tu czeladnikiem. Bardzo podobne słowo. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się autobusy i inne rzeczy tutaj wyklasować z tła, więc będzie dobrze. Teraz tylko ja takim rozchodniakiem będę dużo gadał, bo chciałbym, żeby jednak Marcin pogadał. No i naszym głównym założeniem było, żeby promować te piwo Grodziskie i żeby nauczyć angielskim, tak? Marcinie, czy nam się to udało? Tak, myślę, że się udało, to znaczy przede wszystkim, co było oczywiście dla nas najważniejsze, w czasie przygotowań do sędziowania na European Beer Star przeprowadziliśmy wspólnie jeszcze z Markiem Kamińskim wykład na temat Grodziskiego po to, żeby nowa kategoria wprowadzona no, wysiłkiem wielu polskich wielbicieli piwa Grodziskiego do konkursu, żeby była odpowiednio omówiona, żeby sędziowie wiedzieli jak się skalibrować, także dostali nawet parę, dwa różne Grodziskie do zdegustowania. Oczywiście z pełnym omówieniem tego, czego od stylu Grodziskiego oczekujemy, skąd ten styl się wywodzi, jak powstał, czym się charakteryzuje. Bardzo fajny odbiór tego wykładu. Zresztą tak naprawdę po tym wykładzie, na tym pierwszym takim wieczorze ala zapoznawczym dla sędziów, no właściwie już się wyklarowały ważenia Grodziskiego naprawdę w wielu fantastycznych zakątkach świata. I mam nadzieję, że to będzie płynęło dalej. No i oczywiście poza tym odwiedziliśmy zarówno Schlenkerle, jak i teraz Speciala, żeby powiedzieć coś więcej o Grodziskim już bezpośrednio piwowarom, zostawić trochę piwa, zostawić oryginalne szkło, taką specjalną anglojęzyczną ulotkę podsumowującą cały styl, po to, żeby kiedy tylko zechcą, mogli się z nami skontaktować, dostać więcej informacji na temat technologii produkcji tego piwa, żeby móc je uważać, bo tak naprawdę troszkę już od tego roku, ale nawet jeszcze bardziej w latach kolejnych naszym takim dużym planem jest jak najbardziej wspomóc piwowarów no, z różnych zakątków świata, żeby mogli ważyć Grodziskie, bo naszym celem no, jest to, żeby Grodziski powstawało jak najwięcej. Przez to, że to jest styl na tyle specjalny i na tyle, no, umówmy się, jednak niszowy, że nawet gdyby w tym momencie wszystkie kraftowe browary ze świata rzuciły się i uważyły Grodzisza, to i tak to będą jakieś niewielkie wolumeny. W związku z tym robimy wszystko, żeby ten styl promować jako styl, bo tu nawet nie chodzi o nasze Grodziskie, mimo że ono jest tym oryginalnym. Zresztą przy okazji niedługo się wreszcie będzie na etykiecie już nazywało tak, jak się nazywało kiedyś, to znaczy zmieniamy już nazwę na piwo Grodziskie, bo wreszcie udało się nabyć prawa do tego. Właściwie cofnąć to zabezpieczenie, które kiedyś niekoniecznie zgodnie z prawem zostało nadane. Chyba jakaś firma farmaceutyczna miała prawa do nas, coś z tego, jakoś pamiętam. Wiesz co, tam sytuacja była dość skomplikowana, to było jeszcze gdzieś powiązane z tym czasem, kiedy browar w Grodzisku był własnością większego gracza, został wtedy zatrzymany i gdzieś tam po środku te kwestie prawne się rozmyły. Całe szczęście tej ochrony już nie ma, to znaczy każde Grodziskie, gdziekolwiek je ważycie na świecie, może się nazywać piwem Grodziskim, nie trzeba stosować żadnych wybiegów z pisaniem tego do góry nogami w lustrzanym odbiciu albo inaczej. Czyli nie ma jak z lambikami. Tak, nie ma takiej ochrony jak z lambikami z tego względu, że mimo, że jest to styl no per se powiązany z miastem, nawet w sumie chyba bardziej niż lambiki są związane z jednym miastem, bo tam naprawdę i tak chodzi o dolinę. O region, dokładnie. Tak, mimo tego, że powiązanie jest oczywiste, no to takiej ochrony na poziomie europejskim nie ma. No i z drugiej strony też nie wiem, czy jest potrzebna, bo jednak dużo ważniejsze w tym wypadku jest to, w jaki sposób to piwo powstaje,
niż w jakim konkretnym miejscu powstaje, no bo w odróżnieniu od lambików, nawet jeżeli by dyskutować na temat tego, jakie kultury dzikich drożdży, gdzie możesz złapać w powietrzu, no to jednak, jeżeli masz wszystkie składniki tego rodzickiego, i to teraz akurat będzie jeszcze fajne nawiązanie do tego, co robimy, jeżeli masz wszystkie składniki tego grodziskiego i wiesz, jak grodziskie zrobić, no to zrobisz dobre grodziskie. W związku z tym postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby te składniki mógł mieć każdy. To znaczy już od pewnego czasu ten słód, który według naszej receptury robi słodownia Bruntal w Czechach, specjalnie dla nas stara klepiskowa słodownia, robi słód grodziski tak, jak się powinno, to znaczy to nie jest troszkę odymiony słód pszeniczny, który już był zrobiony wcześniej, tylko faktycznie suszą słód, słód dębowy w trakcie procesu już z dymem. Słód pszeniczny, dymem tak, dębowym. Tak, tak. Słód pszeniczny suszą w dymie dębowym wtedy, kiedy, i teraz zapomniałem, mam tylko kilning, a nie mam polskiego słowa. No, kiln to jest ten, piec, nie? No, ale, ale to jest właśnie, za każdym razem też, jak opowiadam właśnie o słodowaniu, to ten kiln to jest taki, bo jak to nazwać, pies? No tak. Pies chyba, nie? Suszarka. No, tak, suszarnia. No, no, suszarnia. Ale w każdym razie, ten słód różni się tym, że ten dym z dębiny jest w stanie penetrować ziarno, kiedy ono jeszcze jest mokre. Dlatego ten charakter wędzonki jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy bierzemy sobie już wysuszony słód pszeniczny i go troszkę okopcimy z zewnątrz. Bo po pierwsze dym jest delikatniejszy, ale po drugie jest też taka różnica, że kiedy wącha się słód grodziski, ten oryginalny, to on pachnie delikatniej, ale jeżeli się go rozgryzie, to w środku ziarna też cały czas czuć ten dym. Bardziej penetruje ziarno po prostu, jest ten dym. W związku z tym, wracając do tematu, bo jak zwykle odbiegam i poboczne ścieżki to jest moja specjalność. No, Marcin, dygresja. Marcin jest w ogóle fantastycznym rozmówcą, bardzo lubię takich rozmówców, co nie trzeba ciągnąć za język. Tutaj jeszcze dwie rzeczy bym powiedział odnośnie tego, co, żeby się odnieść, żeby po prostu nie pogubić wątku. Pierwsza to ta ulotka angielska, więc prawdopodobnie to trzeba w dębie od Marcina i albo wrzucę tutaj, jak albo będzie we wpisie pewnie na stronie zeskanowana, albo też wrzucę może jakoś tutaj w materiał, po prostu zdjęcie zrobię. Natomiast główny też patent polega na tym, że tam są też podani dostawcy właśnie surowców. Jak chociażby grodziski, no to wiadomo, że chmiel tomyski, czyli Polish Hops jak najbardziej, dostawca słodu i tak dalej. Rzeczywiście to, co Marcin powiedział odnośnie grodziskiego, że można tak naprawdę zrobić gdziekolwiek. Sam jestem tego przykładem, robiłem w zeszłym roku w Meksyku. Co prawda na innym słodzie, bo na Weyermanie, w którym zresztą zaraz będziemy i mam nadzieję, że zdążymy na zwiedzanie. Natomiast jeżeli chodzi o samo grodziskie, no wyszło tak, jak powinno być. Wiadomo, że troszkę inaczej niż na Bruntalu. Jest jeszcze ważna kwestia odnośnie też tego miejsca, tak? Wczoraj byliśmy w muzeum w Bambergu. Dziękuję tutaj Markusowi Raupachowi, który oprowadził nas naprawdę fantastycznie przez cały dzień. Byliśmy w muzeum i widzieliśmy mapę, z którego to było roku? Też rzucę zdjęcie. A 1830 któryś? I jest zaznaczony Grec. Tak, jest zaznaczony Grec jako piwowarskie miejsce. Także widać, że ślady nawet tutaj zostały. I wracając do surowców, zamykając jeszcze jeden, no i właściwie najważniejszy z perspektywy wielu piwowarów, to jest drożdże. Już tutaj na European Beer Star, przez to, że mieliśmy tutaj bardzo wielu gości z zagranicy, którzy byli zainteresowani ważeniem właściwie wszystko od Kanady po Indie, to był dobry moment, żeby pierwszy raz to obwieścić. To będzie drugi chyba teraz, nie? Tak, teraz właściwie będzie drugi, zobaczymy, czy najpierw pójdzie twój film, czy najpierw mamy wystąpienie w Wiśle. Najpierw będzie wystąpienie w Wiśle, bo jest we wtorek, a dzisiaj, jak nakręcałem, jest poniedziałek. Nie mam zielonego pojęcia, czy mi się dzisiaj w ogóle uda do Warszawy dojechać, bo jedziemy jeszcze okręgiem. Czy spędzę jeszcze noc w Katowicach albo we Wrocławiu, bo pociągi nie za bardzo jeżdżą, a chyba raczej długa droga będzie. Więc prawdopodobnie pierwsze ogłoszenie było na EBS-ie, drugie ogłoszenie będzie w Wiśle na jesiennych spotkaniach browarników. No to trzecie będzie tutaj. Tak, i to ogłoszenie jest, myślę, dość ważne, to znaczy udało nam się nawiązać współpracę po długich rozmowach, zresztą, które zaczęliśmy na Craft Brewers Conference w tym roku w kwietniu w Stanach Zjednoczonych, nawiązać współpracę z White Labs. My im, nie chcąc w ogóle żadnej prowizji za to, tylko chcąc promować sam styl, przekazujemy drożdże grodziskie, a oni zrobią dwie bardzo ważne rzeczy. Jedna ważna dla nas, druga ważna dla reszty piwowarów. Ta pierwsza to wykonają dla nas pełną analizę tego szczepu, łącznie z badaniami genetycznymi, dzięki czemu dowiemy się czegoś więcej na temat tego szczepu, który my pozyskaliśmy z ostatnich butelek z 1994 roku, z tych z oryginalnym groniszem.
Bo tam przecież też jest ta historia odnośnie tego, czy to jest faktycznie jeden szczep, czy to jest mieszanka dwóch szczepów, przez to, że jeden był flokulujący bardziej, drugi mniej. A druga rzecz, która też jest bardzo ważna, to to, że ten szczep zostanie udostępniony dla wszystkich browarów na świecie. Kto będzie chciał ważyć grodziskie, będzie mógł zamówić drożdże z White Labs, słód z Bruntala, chmiel oczywiście od Polish Hops. I wszyscy wzajemnie będziemy się polecać, to znaczy jeżeli ktoś zwróci się do nas w sprawie technologii, dostanie od nas całą recepturę, a przy okazji powiemy, że jeżeli chcesz kupić surowce, to są tu i tu. Jeżeli ktoś weźmie od White Labsa drożdże i będzie wiedział, że od nas się może dowiedzieć o ważeniu, ale nie będzie wiedział, skąd kupić słód, White Labs mu powie, gdzie kupić słód, więc no, będziemy wszyscy razem działać, żeby jak najwięcej grodziszy powstawało od przyszłego roku na całym świecie. No, międzynarodowa współpraca. Zresztą to, co Marcin też wspomniał o tym, że mieliśmy wykład właśnie we trójkę razem z dwóch plus jeszcze Marek Kamiński, tak? Co przeprowadziliśmy wykład, to zresztą też robiliśmy już. No, w Brazylii robiliście ten wykład, podobny trochę dłuższy, by dzisiaj musieli, znaczy dzisiaj. My to razem musieliśmy trochę skrócić, tak? No, wiadomo. Skupić się na sensoryce dla sędziów. Tak, dla sędziów, którzy no, po prostu nie mieli możliwości spróbować tego stylu kiedykolwiek wcześniej, a musieliby go oceniać, tak? Więc zresztą nie wie, tak naprawdę wtedy jeszcze nikt nie wiedział, kto jakie kategorie będzie oceniał, więc dla każdego to było no, informatywne, bardzo ładne słowo, ale też bardzo ważne pod kątem sędziowskim, pod kątem profesjonalnym. Fakt, że można zrobić grodziskie tak naprawdę na całym świecie, fakt, że mamy to międzynarodową współpracę i to jest dla mnie fantastyczne, bo też znowu sam dosyć dużo robię, żeby promować ten styl, który uważam za fantastyczny i który był tak nasz skarb, no chyba bardziej niż porter bałtycki, bo porter bałtycki jest no jednak trochę bardziej rozpowszechniony, a grodziskie no to jednak jest w 100% nasze. Fantastyczne było, że po tej prezentacji, które właśnie mieliśmy, i historię, i surowce, trochę technikaliów, bardzo mało, ale tak wystarczająco, żeby było zaciekawione, było interesujące dla piwowarów, których jest bardzo dużo wśród sędziów zawodowych, tak? Piwowarów zawodowych, sędziów zawodowych zresztą też. Na to trzeba patrzeć. To jest dosyć dużo pieniędzy, które się inwestuje w wyjazdy. I cała ta sensoryka. I potem podchodzili do nas właśnie sędziowie z różnych krajów, naprawdę z różnych krajów. Więc to jest absolutnie fantastyczne. Nie spodziewali się tego. Jednym z najbardziej, czy najczęściej powtarzających się zdań, które, czy opinii, które słyszałem, o których rozmawiałem, że tak naprawdę sporo ludzi na świecie grodziskie, jeżeli gdzieś się tam przewinęło jako styl, gdzieś tam usłyszeli, tak naprawdę brali jeden do jednego z Lichtenhainerem. Dokładnie, no ja miałem tą rozmowę z piwowarką sędziną z Indii, która powiedziała, że ona od bardzo dawna chciała uważać grodzisza, ale ona się bała uważać grodzisza, bo bała się wprowadzania bakterii do browaru, bo tak. Myślała, że grodziskie jest stylem kwaśnym. I właśnie wszyscy, no tam bardzo dużo znaczy wszyscy, no wszyscy to nie, no to ekstrapolacja, czy nawet hiperbolizacja, tak? Natomiast no rzeczywiście sporo sędziów mówiło, że no to myśleliśmy, że to taki Lichtenhainer generalnie, więc to też dosyć ciekawa kwestia, no że można było wytłumaczyć, że nie, to jest bardzo czysty, fajny styl. Tam tych estrów to jedynie co tam mieliśmy, chyba tylko gruszkę tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki zwykły czysty grodziski. Były dwa różne grodziskie, oczywiście jak najbardziej tutaj piwo kalibracyjne, bo inaczej się tego nie da nazwać. Sam jestem bardzo ciekaw, jakie będą miejsca na podium. Tego się już dowiemy podczas Brauby Wiale, czyli końcówka listopada. Bo wiemy, że było grodziszy też trochę spoza Polski, tak. Więc to nie jest tak, że Polacy zdominowali kategorię. Zresztą trochę polskich piw zostało zgłoszonych do konkursu. Obaj mamy zaproszenie na Winner's Night, to jest specjalna ceremonia właśnie po pierwsze dla sędziów, po drugie dla browarów, które zostały nagrodzone, ale jeszcze nie wiedzą, jak zostały nagrodzone. Żeby po prostu przyjść, odebrać nagrody, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Jakiś materiał może z tego się uda zrobić. Natomiast rzeczywiście byśmy chcieli w tym momencie zacząć dużo bardziej promować grodziskie, bo okazuje się, że na polskim rynku całkiem nieźle się już w tym momencie przyjęło. Jest teraz znowu tak, Lichtenhainerów, jak rozmawiałem z jednym Niemcem, może ze dwa browary w Niemczech robią w tym momencie, a grodziski, w których nie było wcale, tak? Przez jakiś dłuższy czas, bo to z tym został zabity. Ja pamiętam, jak pierwsze grodziskie piłem jeszcze za czasów głębokiego browarbizu od Mateusza Pająka, co robił no, najbardziej restrykcyjnie, jak się dało, z klarowaniem żelatyną. I to było dosyć ciekawe. Więc fakt, że na rynku polskim jesteśmy w stanie już te grodziskie dużo bardziej wypromować, no, są naprawdę bardzo fajne wersje.
te twisty, które sędziujemy przecież na konkursie domowym, są fantastyczne. No. I w tym roku to piwo, które wygrało, i w zeszłym roku z ananasem, ananasem i rozmarynem chyba. Tak, tak, tak. No, przecież to są absolutnie fantastyczne piwa, właśnie grodzickie piwo braniowe. Zresztą każda, chyba każda wersja mi smakowała, z tego co pamiętam. Tak, no wędzona gruszka z zeszłego roku, to przecież obłęd był. Tak, wędzona gruszka z zeszłego roku, absolutnie fantastyczna. Ja tam chyba z 5 litrów skega, jak jeszcze w Taplumie byłem, to sam wypiłem. Natomiast fakt, że udało nam się właśnie, zmierzając do brzegu, że udało nam się w Polsce na tyle zachęcić i konsumentów, i browary. Bo przecież jeszcze kilka lat temu takim branżowym żartem było, że jeżeli chcesz podłożyć świnie jakiemuś browarowi, to powiedz, żeby uważał grodziskie. I palety będą stały. A w tym momencie jest zupełnie inaczej. I biorąc pod uwagę trend na niżej alkoholowe piwa, bardziej sesyjne piwa, grodziskie, które jest stylem absolutnie pijalnym, ma bardzo niską zawartość alkoholu, po prostu niską zawartość alkoholu, może nie bardzo. Natomiast jest niesamowicie orzeźwiające, że no, na lato jest fantastyczne, tak trzeba to przyznać. Nadaje się do wielu rzeczy. Na endomiksologii sam robiłem z grodziskiem różne konkokcje, tak? I wychodziło to fantastycznie. To jeżeli udaje nam się to na rynku polskim, jednocześnie też możemy promować chociażby polski chmiel, tak, Tomyski, który jest chmielem fantastycznym. I biorąc pod uwagę, że rzemiosło, kraft, trochę zaczyna żerać swój własny ogon w takim omysła, obserwujesz chyba taki trend do powracania do stylów bardziej tradycyjnych, nie? Tak, tak. No, w Stanach Zjednoczonych też to widać, nie? Ile jest browarów, jak chociażby właśnie Live Oak, które mają jedną IP na kranie i to jest wszystko. I działam bardzo dobrze. Zresztą to jest, może być dosyć konkurencyjne w wielu przypadkach, dlatego że no, z jednym sędzią z Ameryki bardzo wysoko postawionym, nazwijmy to tak, ikona rzemiosła światowego, piwowarstwa światowego. Gość stwierdził wprost, że on się spodziewa, że tak naprawdę połowa browarów w Stanach Zjednoczonych, jak i 1/3 do połowy, się wywali w przeciągu następnych lat. Rynek jest coraz bardziej konkurencyjny, jest coraz droższy, więc możliwość konkurowania produktem, który do tej pory nie był popularny, jest czymś innym. Możliwość wyróżnienia się od konkurencji, możliwość stosowania innych surowców, innych technik i tak dalej, jest czymś, co może jest takim języczkiem uwagi przetrwać albo nie przetrwać, nie? Więc jeżeli udaje nam się na rynku polskim, który też jest bardzo mocno konkurencyjny, promować te grodziskie. Sam przecież ostatnio rzucałem, że w osiedlowym Carrefourze mam grodziskie, bo klienci tego Szkerfa zaczęli się domagać tego piwa właśnie przez Taste Atlas. Tak? Taste Atlas też zrobiło bardzo dużo dla promowania stylu grodziskiego. I jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić u nas, no to kurde, zróbmy to też za granicą, no bo mamy się czym chwalić, te piwa są fantastyczne, są pijalne. Jest to bardzo długa tradycja. Jeżeli robicie w ogóle tak niesamowite rzeczy jak współpraca z White Labs, właśnie, to jest absolutnie fantastyczna współpraca międzynarodowa. Czechy, Bruntal, White Labs, Stany Zjednoczone. Zresztą prawdopodobnie to będzie robione w Kopenhadze, nie? Tak, tak, to będzie robione w oddziale w Kopenhadze, ale oczywiście plan jest taki, żeby zrobić to z przytupem, to znaczy mimo, że już teraz komunikujemy to światu, że już wkrótce drożdże grodziskie się pojawią w ofercie White Labs, to oczywiście chcemy to oficjalnie zrobić w czasie CBC w przyszłym roku. Po to, żeby zrobić to naprawdę z przytupem, po to, żeby White Labs zdążyło też te drożdże przetransportować sobie bezpiecznie i zacząć namnażać także w San Diego. I nawet po to, żeby w czasie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, prezentacji na temat grodziskiego na CBC w przyszłym roku, mieć do degustacji, do porównania nasze grodziskie, grodziskie chociażby od Live Oaków w Stanach Zjednoczonych, bo robią naprawdę rewelacyjne grodziskie, lub chociażby Dovetail, też robią świetne, ale żeby do tego też móc to porównać z testowymi warkami z działu R&D White Labs, bo też powiedzieli, że chcą koniecznie to zrobić, pozyskać pozostałe surowce i zrobić to u siebie w testowym browarze. Brazylia też robi przecież grodziskie. Tak, no Brazylia też właściwie z grodziskiego bym powiedział, że prawie że słynie. Trochę tak, no przecież też bym wygrali. I troszkę przyłożyliśmy do tego rękę, będąc na CBC Blumenau, gdzie grodziskie zostało best of show dwa lata temu. Dokładnie. To jest absolutnie fantastyczne, że styl, który... Kurde, nie chciałbym teraz umniejszać. Jak to ładnie powiedzieć, że
No bo wiadomo, te wszystkie ipy, które są nawalone różnego rodzaju chmielu i tak naprawdę wiele rzeczy można tam ukryć, chociażby w aromacie, to chociaż kuj, to z drugiej strony. Jak masz właśnie taki instagramowo sexy, my tak naprawdę New England, inne takie style, które fajnie wyglądały na Instagramie, poświetlone od tyłu. Właśnie przez to się jak gdyby sprzedawały, no bo to wygląda dobrze, potem się to wzięło, rozwinęło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wiadomo, zaranie pod rant, wszystko takie rzeczy. No wiadomo, że to jest, w tym momencie bardzo to skracam, bardzo i niech ty się nie obrazi za to. Natomiast, kurde, mangrodziskie, w tym standardowym szkle, jak jest nalane, z pianą, zrobione zdjęcie, ładnie to podświetlone, bo wygląda fantastycznie też, nie? Nie no, prezencję ma na pewno, a tak jakby jeszcze, jak dołożysz do tego przygotowanie konsumenta na to, co jest w środku, to już jest zupełnie inaczej niż dawanie konsumentowi grodzisza bez żadnej informacji o tym stylu, gdzie on nie spodziewa się, mimo że tam jest delikatna ta wędzonka, nie spodziewa się wędzonki w ogóle, nie spodziewa się wysokiego wysycenia. No i faktycznie, jeżeli go wcześniej nie przygotujesz, a to też jest celem tych wszystkich działań, żeby jak najwięcej konsumentów wiedziało w ogóle, o co chodzi z tym piwem, no to jeżeli go nie przygotujesz, no to on to piwo odbierze źle. Tak. Znaczy, no tak jak wiele produktów, tam przecież chociażby whisky z Isles, jeżeli nie przygotujemy... Wiadomo, trzeba zrobić introdukcję smakową, tak? Mówię, że to tak ładnie nazwać. Że jednak powiedzieć, co to jest, wyjaśnić, co jest tak na wielu... Inaczej, to jest rola barmanów, to jest rola kelnerów, to jest rola sprzedawców piwa, tak, w sklepie, żeby właśnie wytłumaczyć gościowi czy klientowi, jaki konkretnie to jest produkt, czym się charakteryzuje, dlaczego jest fajny, czego można się spodziewać, a nie pójść na pan, o to jest bardzo dobre piwo i damy komuś, to tak naprawdę takich klimatów nie będzie lubił, z różnych przyczyn. Mm. To nieważne, czy to będzie grodziskie, czy to będzie porter bałtycki, czy to będzie jakiś kwas, najlepszy, fantastyczny, jaki może być. Jeżeli damy to osobie absolutnie nieprzygotowanej mentalnie, to będzie, a to do dupy, no. Mm. I były takie przypadki. Były, owszem. No dobra, to pewnie powoli. To co? Piwo się kończy u mnie bezalkoholowe, bo prowadzę za chwilę. Tak, dobrze. Trzeba zmierzać do Weiermana. Trzeba zmierzać do Weiermana, jeszcze musimy samochód wziąć. Nie wiem, czy jeszcze może czegoś z trasy nie nagramy. Jakiś tak bardziej wrażeń po EDS-ie, też właśnie może w kontekście grodziskiego coś się pojawi. A teraz to wielkie dzięki za uwagę. Pamiętajcie, jeżeli gdzieś będziecie jeździć za granicę, jeżeli chcecie brać jakieś piwa dla swoim zagranicznym znajomym, dawajcie grodziskie, tłumaczcie, co to jest i nieśmy po prostu tą wieść, tak, o takim naszym polskim stylu tradycyjnym poza nawet Europę, poza na cały świat. Powinniśmy wysłać tam, w końcu Polska, Polan Can Into Space, to powinna być butelka grodziskiego wysłana gdzieś tam, jeżeli puścimy jakąś taką, wiesz, sondę, satelitę czy coś. To by było dobre akurat. No i myślę, że na 5 kilometrach już by się otworzyło. Nie no, to wiesz, jak w samolocie, to się streczam, owinie tam kapselek. Nie no, ale właśnie byłby efekt, jakbyś, wiesz. I zalekuje. No można jedną tak, żeby był efekt, a drugie takie zamknięte, nie? To jest pomysł. Wielkie dzięki za uwagę i do następnego.